Na kanale znowu cisza, 2 miesiące. Wypadałoby tę ciszę przerwać. Ale uwierzcie mi, naprawdę nie mam czasu. Nawet do fryzjera nie mam kiedy iść. Więc pozwólcie, że wam opowiem, co tutaj się dzieje. Cześć, witam na moim kanale. Nazywam się Tomasz Nowak, jeśli mnie nie znacie. Jeżeli mnie znacie, to pewnie ta 2-miesięczna przerwa was w ogóle nie dziwi. Nie, nie byłem na wakacjach, chociaż uwierzcie, chciałbym bardzo. Kupiłem trochę sprzętu. Po pierwsze, stabilizator. Po drugie, filtry. Chciałem zrobić recenzję, ale po pierwsze nie za bardzo miałem pomysł. Po drugie, troszkę mi się nie chciało. A po trzecie, to jeśli chcecie, żebym zrobił tę recenzję, to piszcie w komentarzach, może się w końcu zmobilizuję. Kolejna kwestia, to w ostatnim czasie kręciłem ślub. Tutaj nie ma co wiele komentować, po prostu jest jeszcze masa roboty postprodukcyjnej. Kupę czasu na pewno jeszcze nad tym projektem spędzę. Ale najważniejsze, co się dzieje w samym domu. Od kwietnia trwają remonty. Mieszkamy w domu wielorodzinnym. Najpierw jedna rodzina, potem druga rodzina, a teraz my robimy remont. Więc robota jest cały czas to pochłania kupę czasu. Więc pozwólcie, że was oprowadzę. No to tak. Powiększamy mieszkanie. Tu kiedyś była łazienka. Jak widać, cała ta ścianka została wywalona przeze mnie. Oraz tutaj, tak jak widać, też była ścianka. To wszystko zostało przeze mnie wywalone. Tutaj również piękna plątanina kabli. I w tym miejscu będziemy mieli kuchnię. To jest pierwsza rzecz. Tutaj spędziłem masę czasu. Kilka ton gruzu wywalone, ale jesteśmy na dobrej drodze. Posadzka skuta. Wszystko, co trzeba, załatwione. Idziemy dalej. Tutaj takie małe pomieszczenie bez okien. W tym miejscu będzie nasza garderoba. W tej chwili jest pralnia, jest trochę magazyn starego sprzętu. Te drzwi zostaną zabudowane. Tego nie będzie. W tym miejscu będą stały wszędzie dookoła szafy. Także tutaj będzie nasza garderoba. Została mi ta ścianka do wyburzenia, prawie cała. Kawałeczek jej zostanie. Następnie tutaj bardzo ważne pomieszczenie, też jest na razie magazyn bałaganu i sprzętu, ale w tym miejscu, tam będzie stało biurko i to będzie, roboczo nazywamy ten pokój biurem, to będzie nasze biuro. Idziemy dalej. O, tutaj z kolei nic nie widać. Małe strobo, światło nie działa. Tu jest taki mały pokój, tu będzie nasza sypialnia, na razie tutaj też jest masa gratów, scenografia na potrzeby remontu. Plan na dzisiaj to okno z małego będzie powiększone do 2-metrowego, żeby wpuścić jak najwięcej światła, dlatego że po drugiej stronie zaraz za oknem mamy las i generalnie wpada tutaj dosyć mało światła, więc za moment te wszystkie graty z parapetu znikną. Bierzemy się za młot i zaczynamy rozkuwanie.
Także tak ostatnio wyglądają wszystkie moje popołudnia. Zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze jednej rzeczy, która się zmieni. Zmieni się komputer. Idzie właśnie do nas nowy sprzęt, także staremu podziękujemy. Mam taki plan, żeby zrobić unboxing nowego komputera na Instagram TV, więc jeżeli chcecie, to możecie mnie śledzić na Instagram TV, może tam się coś pojawi w niedługim czasie. Poza tym wszelkie update'y, jeśli chodzi o postępy remontu, to wszystko w Instagram Stories planuję zamieszczać. Trzeba trochę rozruszać nasze media społecznościowe. Na moim Instagramie nic się nie dzieje, więc może to zmienimy. No i jeszcze jedna ważna kwestia. Na końcu tego korytarza, tam jest biuro, które już widzieliście. Stamtąd będzie nadawał mój kanał po remoncie. Tam będzie komputer, tam poustawiam oświetlenie, tam będzie stała kamera i generalnie mam zamiar też rozruszać trochę ten kanał w kwestii tutoriali. Mam pomysł na pewną serię filmową, także jak już będzie nowy sprzęt, jak już będzie przestrzeń, to mam nadzieję, że troszkę ruszymy z kanałem i z jakimś takim kontentem, który czegoś was też nauczy. I dzięki temu ja się też trochę nauczę na pewno. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. To jest zawsze dla mnie sygnał, że to, co robię, wam się podoba. Jeżeli nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję, będziecie informowani o tym, co się pojawia nowego na kanale. O remoncie raczej już nic nie będę kręcił. Tak jak wspominałem, na Instagram Stories będą się pojawiały informacje o tym, co się zmienia, jak idzie postęp prac, więc jeżeli was to interesuje, możecie mnie śledzić. Pod spodem znajdziecie link do mojego Instagrama. Tak jak wspominałem, też na Instagram TV zrobię prawdopodobnie unboxing komputera, więc jeżeli was to interesuje, to też możecie tam zaglądać. No i co? I tak jak mawia stare polskie przysłowie, Netflix, paciorek i spać. Do zobaczenia.